Dzień dobry kochani, oficjalnie nagrywam się bez makijażu, aby było jak najlepiej widać. Moim odwiecznym kompleksem jest nos, ponieważ w dzieciństwie spadłam ze schodów i po trzech nieudanych operacjach nadal jest, no jak widać, zaznaczony na obrazku bardzo krzywy. Pokażę tutaj teraz blisko, żeby było widać jak najlepiej problem, ponieważ bardzo sprytnie to maskuję, przede wszystkim makijażem, po drugie zawsze pozuję i staram się stać z rozmówcą od lewego profilu. Na co dzień śpiewam i bardzo mi to przeszkadza. Mam nadzieję, że macie na mnie jakiś pomysł i że mi pomożecie. Buziaki, pozdrawiam. Patryk Boro, witam Państwa w nowym programie Czas na Zmianę. To nowy program, jakiego w polskiej telewizji jeszcze nie było. To właśnie pod okiem naszej kamery zmiany będą przechodzić uczestnicy naszego programu, w tym bardzo wiele gwiazd. Podróżować będziemy po całym świecie, gdzie zobaczycie zmiany, które będą dokonywali nasi uczestnicy w swoim życiu. Nie tylko to będą zmiany związane z ich wyglądem, ale również i... Ale to zobaczycie już wkrótce. Perfect Clinic w Czechach, a dokładniej mówiąc w Pradze. To jedna z najlepszych klinik chirurgii plastycznej w Europie. To właśnie tutaj klienci z całego świata przyjeżdżają po to, by odmienić swoje życie. Kliniką kieruje doskonały lekarz chirurgii plastycznej dr Roman Kufa. Uczestniczką naszego dzisiejszego programu jest Julia Jaroszewska, znana również jako Julia Sara Jaroszewska. Finalistka programu Projekt Lady stacji TVN, ale również aktorka i wokalistka znana z takich hitów jak Nie zapomnij mnie, Baby, czy ostatnio Bandycka miłość, która zawojowała dosłownie wszystkie media. To właśnie dzisiaj przed naszymi kamerami będzie walczyć ze swoim największym kompleksem, którym jest, zobaczcie sami. Byłam u przyjaciół rodziców, no i wiadomo, bawiłam się z kuzynem przyszywanym. Zbiegaliśmy szybko ze schodów, ja po prostu niefortunnie upadłam, bardzo poważnie. Tylko jeszcze wtedy to tak poważnie nie wyglądało. Dopiero po kilku dniach moja mama zauważyła, że matko Julia, ty masz krzywy nos. Pojechaliśmy od razu do lekarza. Niestety lekarz wtedy właśnie oznajmił mi, że przegroda jest krzywa, zmiażdżona, nie pamiętam dokładnie wtedy, co dokładnie powiedział, natomiast pamiętam, że pamiętam jego słowa, że operacja dopiero może być wykonana po 18 roku życia, kiedy kości się zrosną. Więc na początku mi wiadomo nie przeszkadzało jako dziecku, ale już jako nastolatka, kiedy weszły te wszystkie Facebooki, nie Facebooki, zdjęcia, zobaczyłam, jak bardzo to widać. Moją największą pasją życiową jest śpiewanie, to bardzo mi przeszkadza. Również męczę się na scenie, mam kłopoty z oddychaniem, no historia naprawdę nie z tej ziemi i zdecydowałam się na operację plastyczną, ponieważ lekarze powiedzieli, że absolutnie nikt mi tego nie zrobi, nie podejmie się tego, więc pojechałam do chirurga, niestety operacja się nie udała, po zdjęciu gipsu zobaczyłam, że przegroda cały czas taka sama, więc oczywiście zrobiło mi darmową poprawę, korekta tego nosa, ale również nieudana. No wiadomo, byłam załamana, dlatego że to nie chodzi już tylko o estetyczne rzeczy, tylko tak jak wcześniej powiedziałam, przeszkadza mi to bardzo w śpiewaniu, na scenie, nie mówiąc już o estetycznych rzeczach. No wiadomo, jestem kobietą, też mi zależy, że działam w showbiznesie, więc wiadomo, że chciałabym nie tylko być z lewego profilu, ale też z prawego, na wprost, czuć się swobodnie. Ja cały czas mam ten trik, lewy profil, jak rozmawiam i się nagrywam. Plus bezsensowny ból, który musiałam przeżyć, tak? No dwa tygodnie jednak jest się opuchniętym, obolałym, posiniaczonym, no i to było na marne. Więc po latach zdecydowałam się kolejny raz zrobić tą operację. Niestety podczas, kiedy leżałam na stole operacyjnym, no lekarz stwierdził, że się jednak tego nie podejmie, bo jest to za trudne. Co było akurat bardzo w porządku, bo przynajmniej, no i usłyszałam, że bardzo dużo ludzi, czytałam wiele opinii, bardzo dużo ludzi też polecało mi tutaj właśnie Perfect Clinic. Dlatego przyjechałam aż z Polski do Pragi, żeby oddać się w ręce, no myślę, naprawdę wybitnego fachowca. I mam nadzieję, że po prostu spełni moje marzenie i
będę miała nos, o którym marzę. Miałam naprawdę wiele doświadczeń z takimi przykrościami typu nie chcę, żeby mnie ktoś źle zrozumiał, bo ja wiem, że są, że jest wiele gorszych rzeczy. I to nie jest tak, że ja robię z siebie teraz dziewczynę, która ma obsesję na punkcie swojego wyglądu, tylko po prostu denerwuje mnie to, jak na przykład ktoś mówi, o Jezu, masz bokserski nos, albo coś takiego, albo na przykład dostałam się do filmu i nie mogłam zagrać tej roli, dlatego że po prostu nie mogli mnie grać kadrem z przodu. Więc wiele rzeczy mnie ominęło, które były moimi największymi marzeniami. I jednak no, to są rzeczy, na które pracuję od lat, od dziecka. Jeżdżę po wszelakich castingach, bo po prostu zawsze marzyłam, żeby nie być Instagram, która robi sobie tylko zdjęcia, tylko żeby grać, dawać coś od siebie, śpiewać. I za dużo mnie to kosztuje po prostu zmęczenia fizycznego, psychicznego i takiego mojego prywatnego, żeby nie zaryzykować. I mam nadzieję, że tym razem się uda i naprawdę już będę totalnie happy, już będę przeszczęśliwa. Tak, pani Julia. Pani Julia? Julia. Na operację nosu, tak? Dokładnie. Nosa. Zapytam się, były już jakieś operacje przed tym? No właśnie, to jest bardzo skomplikowana historia, dlatego że miałam już 3 nieudane operacje. No jak widać, cały czas nos jest krzywy. No i powiem szczerze, że już nikt w Polsce nie chciał się podjąć tej operacji, dlatego tutaj też specjalnie do pana przyjechałam. Bo naprawdę słyszałam same superlatywy i świetne opinie i naprawdę wierzę, że w końcu mi ktoś pomoże w tym problemie, bo śpiewam na co dzień, to jest mój zawód i powiem szczerze, że bardzo się męczę na scenie nawet z oddychaniem. No jest, no wiadomo, że też estetycznie, no nie ukrywajmy, no jestem kobietą, chciałabym ładnie wyglądać i no widać, że ten nos jest krzywa. Chyba taką najbardziej przykrą rzeczą to było, kiedy dostałam się już na casting do kolejnego etapu, do klipu, do filmu. No i odrzucono mnie właśnie przez to, że nie mogłam być na wprost operowana, bo bardzo było widać to skrzywienie. No i wtedy to już mi było bardzo przykro. Tak, ile razy to było robione, ile te operacje? Dwie miałam operacje. Jedno już chyba 5 lat temu, bo to była poprawka, no ale ta poprawka też nie wyszła. A już za trzecim razem po prostu lekarz inny zupełnie otworzył nos i po prostu powiedział, że się tego nie podejmie, bo to jest zbyt skomplikowane. Jest to naprawdę. To ostatnie otwarcie było 3,5, około 4 lat temu. 3, tak 3, lepiej 3 może powiedzmy, bo nie pamiętam teraz dokładnie. No dobra, to niech mi pani pokaże z boku nos. Druga strona. Z tej strony aż tak nie widać, ale chrząstkę miałam pobraną z ucha i ten nos jest o wiele bardziej powiększony i przede wszystkim tak widać na wprost to złamanie. Bo nie wiem, czy już mówiłam, że po prostu w dzieciństwie spadało ze schodów i już od 8 roku życia mam to skrzywienie, więc ta przegroda jest naprawdę no, zmiażdżona ponoć. Tak, to żeby pani wiedziała, z boku to z tego profilu to jest taki gard. I tu brakuje troszeczkę tej przegrody, dlatego to jest wpadnięte tu. No i to trzeba tu, jak jest ta przegroda, to trzeba tutaj dać taki część tej chrząstki i zrekonstruować tą część, żeby się wyrównało. No i tą chrząstkę musimy skąd odebrać. A to najczęściej mierzy się albo z ucha, albo z żebra tutaj. I co wtedy, jak weźmiemy z żebra? Jeżeli weźmiemy z żebra, to tam zostaje blizna, takie 3-4 cm, taką kreseczka pod biustem. No i z tego żebra mogę później wziąć kawałek tej chrząstki i zrekonstruować te struktury, które tam mam. Ale jest szansa, że po prostu ten nos będzie prosty i przede wszystkim tu szczuplejszy, nie ten? Duży nie będzie. Spróbujmy tak wyrównać, żeby ta, żeby był nie tak zamięta, żeby był taki. I ten czubek, żeby nie był taki okrągły, tak. Tylko taki, wie pan o co mi chodzi? Jezu, już naprawdę, że tak czekam na tą operację, się tak też boję, ale no mam nadzieję, że wyjdzie. No, myślę, że jest
operacja jest naprawdę dosyć trudna. Nie? Z tych kosmetycznych operacji, te reoperacje tego nosu, te sekundarne operacje są naprawdę trudne. Tak, czasowo to będzie około 2 godzin. W pełnym znieczuleniu zostaje pani jeden raz tutaj na klinice, drugi dzień pani może odjechać. Czy tutaj będzie to wyrównywane, czy to będzie skracane? Wyrównamy ten garbik, no i tutaj troszkę podniosę tę przegrodę, żeby się tak zarównało. W żadnym przypadku nie będzie ten nos większy, to nie. I nie będzie tutaj jakiś szerszy, nie. Węższy. Jezu, to super. I podejmie się pan tej operacji? No, spróbujemy coś zrobić z tym. Dobrze, no to super. Czy ma wpływ, to, że brałam leki nasenne dość silne przed operacją, no kilka tygodni? Kiedy brała pani? Ostatni raz 3 dni temu, bo chciałam, nie chciałam absolutnie przez po roku. To jeszcze będziemy mówić z anestezjologiem, ale myślę, że nie ma jakichś przeciwwskazań. Dziękuję bardzo, liczę na pana naprawdę. Z całego serca. Zrobimy jak to i tak. Dobrze, super. Dziękuję bardzo. To do zobaczenia, do jutra. Operacja nosa jest to najcięższą operacją z tych kosmetycznych operacji. Zwłaszcza jeżeli już jest ta operacja kilkakrotnie przeprowadzana. To są takie sekundarnie rinoplastyki, ale są naprawdę bardzo trudne, ponieważ trzeba rekonstruować anatomicznie te chrząstki, odbiera się chrząstka ze żebra albo z ucha, to naprawdę są operacje komplikowane. A jest to obojętne, czy u mężczyzn, czy u kobiet, to nie gra roli. Dzień dobry. Dzień dobry. Jechaliśmy prosto z Polski. Czy często zdarzają się wam pacjenci z różnych innych krajów, którzy przyjeżdżają po to, by wykonać sobie jakiś zabieg? Przyjeżdżają do nas klienci z różnych krajów, dlatego że mamy personel, który rozmawia w różnych językach. Zazwyczaj rola prowadzącego program kończy się na zadawaniu pytań gościom, w tym przypadku właścicielom kliniki i lekarzom. Ja jednak postanowiłem pójść o krok dalej, czyli w tym wypadku również poddać się małej metamorfozie, no bo w końcu tytuł naszego programu brzmi Czas na zmianę. Dlatego i ja jako prowadzący postanowiłem sprawdzić, czy rzeczywiście jestem w stanie zmienić również Perfect Clinic coś sam sobie, czyli walczyć ze swoim kompleksem. Kompleks? Chyba jestem osobą, która wyzbyła się większości kompleksów, jednak w tym przypadku postaram się zawalczyć z czymś, co wiem, że można zmienić. Sprawdźmy zatem, czy mój kompleks możemy zmienić i udajmy się do pana doktora Romana Kufę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiąść. Tak, pan z Polski? Tak, z Polski. Z bardzo dużym problemem. Z moim kompleksem. Kompleks, niech pan powie. Okej, a więc tak. Przede wszystkim, tego akurat tutaj nie będzie widać, ale przede wszystkim ten brzuch. Nie wiem, czy to jest spowodowane genetycznie, czy też nie genetycznie, ale jestem człowiekiem, który naprawdę o siebie dba, a się tego nie mogę pozbyć przez różne zabiegi. Poprzez elektrostymulację, endermologię, bieżnie, wakuum i wiele innych różnych sposobów. No i oczywiście tą siłownię i ja się tego pozbyć naprawdę nie mogę. To jest naprawdę, u pana jest problem genetyczny, ponieważ naprawdę pan jest szczupły i tylko ma pan tłuszcz tutaj w okolicy tego brzucha i tych buków. Te buki naprawdę bardzo trudno jest zredukować ten tłuszcz i gdyby pan biegał każdy dzień i maraton, to ja naprawdę tutaj jest i nic, to nie nic. Genetycznie naprawdę to jest tak, że tu bardzo trudno to zredukować ten tłuszcz. To, ta liposukcja u pana ma sens z okolicy tego brzucha i tych boków. Może pan przyszedł brzucha, tu zrobimy liposukcję brzucha, tych partii właściwie pod biustem, troszeczkę zrobimy liposukcję biustu, no i tych boków. Ja myślę, że to naprawdę będzie możliwe. Czyli tego się pozbędziemy na stałe. Tak. Ważne jest u tej liposukcji, że ocysamy tłuszcz i później ta skóra musi się skurczyć.
I to jest bardzo ważne, żeby pan później nosił taki elastyczny mundurek, chyba jak to powie, jak się to powie. No i będzie go pan nosił tak 3 tygodnie. A jak to wygląda z siłownią? Od razu mogę iść na siłownię? Nie, aż po 2 tygodniach. 2 tygodnie spokoju, to znaczy nie brzuch, nie ćwiczyć brzuch, piersi, nogi pan może i ręce również. Czyli dopiero po 2 tygodniach? Po 2 tygodniach, tak. Okej. Okay. Brzuch, tak poza 3 tygodnie może pan zacząć ćwiczyć i biegać. Super, bardzo się cieszę w takim razie. A mięśnie będą widoczne? No bo brzuch mam twardy, tylko ten tłuszcz przeszkadza. Usuniemy ten tłuszcz, no i spróbujemy wyrysować troszeczkę kontury tej mięśni. Super, bardzo mnie to cieszy. A czy cały zabieg jest bolesny? Ta operacja będzie w całkowitym znieczuleniu. Mm-hmm. Po operacji dostanie pan analgetyka, leki przeciwbólowe. Drugi dzień to będzie troszeczkę bolało. Ten drugi dzień jest najgorszy, później już nie. Ale dostanie pan leki, lekarstwo na przeciwbólowe. No piękno boli, jak to się mówi. Mężczyźni zaczynają chodzić na operacje kosmetyczne bardzo częściej. Zwłaszcza na operacje powiek i liposukcje. A u mężczyzn chodzi o liposukcję brzucha, piersi, boków. Nogi nie tak często, ponieważ u mężczyzn te nogi są szczuplejsze, to raczej kobiety, ale mężczyźni to chodzą na operacje brzucha i tych boków. To jest taka najczęstsza operacja. Ten nos był dosyć zdewastowany. Przegroda nosowa była właściwie i nie było. Dlatego musieliśmy wziąć cząstkę z żebra. I z tego żebra zrobiliśmy później rekonstrukcję tej przegrody i właściwie tych skrzydeł nosu.
Teraz nos jest teraz równy, ponieważ był wykrzywiony, teraz jest równy i ten czubek nosa jest wąski. Jesteśmy już po operacji Julii, a teraz nadszedł czas na to, bym sam poddał się zabiegowi. A więc chodźcie zobaczyć, jak się do niego przygotowuję. Strasznie boli mnie, kurczę, to żebro, bo miałam szóstkę wyciągnąć z żebra, ale powiem szczerze, że jest tu tak fajna opieka, tak miłe panie, zjadam rosół. O Jezu, sorry. To jest śmieszne uczucie, bo w głowie czuję się tak fajnie, żebym chciała gadać i gadać, ale jeszcze nie mam na to siły. Nie wiadomo, no wyglądam jak wyglądam. Mój ukochany nawet mi pomagał siku robić, uwaga. Ja nie wiem jeszcze co gadam, jestem pod narkozą. Ale czujesz się już. Ale czuję się naprawdę. Jesteś tak szczęśliwa? Jestem tak szczęśliwa, że się wybudziłam, że wszystko jest w porządku. Twoje życie się teraz zmieni? Jeżeli mój nos ulegnie zmianie, czyli będzie taki jak chciałam, to ja tu przychodzę z kwiatami do pana doktora i go wyściskam. Jak mój ukochany nie będzie patrzył. Najbardziej szokuje mnie to, że doktor Roman Kufta, rzeczywiście jest naprawdę, podziwiam go, bo miałam z tyłu głowy, że otworzy nos i jednak nie podejmie się tej operacji, a podjął się, dał z siebie wszystko, przedłużył operację godzinę, żeby naprawdę zrobić go jak najlepiej, więc wierzę, że ściągnę gips i uśmiechnę się szeroko. Tak naprawdę czuję się w tym momencie dobrze. Bardziej czuję ból, gdy ona płacze, czyli tak jak śpiewa Beata Kozidrak. Myślę teraz o tym, jak cierpieć tak naprawdę musi Julia. Bo ja wiem, że mój ból przejdzie bardzo szybko, bo jest to typowy zabieg kosmetyczny, stosowany na mężczyznach i na kobietach, tylko że tak w moim przypadku ma być tutaj również kaloryfer i mam nadzieję, że wyleczę się w tym momencie ze swoich kompleksów.
Ale uczucie jest kompletnie inne niż takie, którego się spodziewałem. Bałem się najbardziej z tego wszystkiego narkozy, a tak naprawdę w ciągu 10 minut od tego, jak się wybudziłem, tak mi się przynajmniej wydaje, czuję się już naprawdę dobrze, tylko czuję lekką suchość w gardle. To brzuchu czuję, jakby mi wypaliło tłuszcz. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, bo ja nie wiedziałem, jak przebiega cała operacja, ale czuję tak, jakby mi rozgrzali, jakby gorące kamienie rozgrzane położono mi na brzuchu, które by wypalały ten tłuszcz. A jak jest, to zobaczymy dopiero efekty. No przede wszystkim w tym momencie chciałbym podziękować Perfect Clinic oraz całemu personelowi, panu doktorowi Romanu Kufie, pani Monice, która cały czas nami się opiekuje, za cudowną i profesjonalną opiekę, taką przez którą na pewno będziemy mogli się wyleczyć z naszych kompleksów i czuć lepiej, dużo lepiej z samymi sobą. No bo w końcu, czy to nie był właśnie ten czas na zmianę? Wygląda. Boli, nie boli. Boleć trochę boli, ale macie genialne środki znoszulające. Naprawdę. Tak, dzisiaj może pan wziąć prysznic. O, super. Tą kompresję będzie pan musił 3 tygodnie. Po 3 tygodniach pan może zdjąć. Dzisiaj wszystko pan może robić, ale brzuch nie ćwiczyć w przeciągu miesiąca. Dobrze. Po miesiącu już można i brzuch ćwiczyć, wszystko. Ale ten wynik będzie widoczny aż tak na miesiąc. Super. Dobra? Super, dobrze. A proszę mi teraz powiedzieć tak, na tą elektrostymulację to będę mógł się wybrać przez... Na elektrostymulację tak 6 tygodni bym poczekał. 6 tygodni, dobra. No. To tak się umawiam. No. A seks? No od razu. No to pięknie, to się najbardziej cieszę. Jak się czujesz? Czuję się naprawdę wspaniale i w tym momencie właśnie piszę podziękowania dla personelu, który dbał o mnie całą noc. I rzeczywiście, tak jak rzadko bywa w innych szpitalach, robili wszystko, by nie czuł żadnego bólu po operacji. Dziękuję za skwielą peci, sybajeczni, Petryk Slasku. Cześć kochani, dzisiaj powiem szczerze, czuję się gorzej niż wczoraj, bo wiadomo, że wszystko puszcza i tak jestem mega szczęśliwa, zadowolona, bo zdradzę wam, że widziałam malutki urywek tego, jaki Des jest na końcu. Jeżeli jest taki, jaki widziałam, bo może jeszcze byłam wczoraj o tobie na podarkozie, to po prostu, no to ja będę chyba najszczęśliwsza i w ogóle. Bardziej po prostu boli, bo rekonstrukcja mojej całej przegrody to była jedna z najtrudniejszych operacji, o której mówił pan doktor wczoraj, ponieważ mam wycinaną chrząstkę, tutaj może przybliżenie zrobimy, z żebra. Jest wycinana chrząstka z żebra, mniej więcej takiej wielkości. Także to jest jednak kawałek. Przez co jest mi ciężko, jest to bardzo obolała, bo dosyć nie mogę za bardzo oddychać i kiedy chcę wziąć głębszy oddech, to jest to bolesne. Natomiast nikt w tego się w Polsce nie chciał podjąć, bo mówię, to nie jest taki hop-siup, jak się wydaje wszystkim. Także no, to jest już tylko brawa dla doktora, że się na to zdecydował. A mi brawa, że to jakoś muszę zjeść. To nie mogę się śmiać. Stała pani czy nie? Stała, bez szczęścia, super tabletkę. Ale pani przecież cały czas pluje tu krwią, bo dużo rozlatuje. I bardzo, bardzo żeby. No to normalne, to jest normalne. Ale już myślę, że czekaj, to będzie. Ale sama chodzę, sama wstaję. Jest już śpiszę jest to, jak chcę kichnąć. Robię wszystko, żeby nie kichać. Tak, to jest w porządku. Jezu, czy tam wchodzę, to będzie dobrało? Nie. W ogóle? Nic, tylko nie moczyć. Nie mogę nie moczyć. Po prostu przez ten tydzień muszą mijać to miejsce i co? A ja pani później powiem sobie. Dobrze, dobra? Dobrze, to się idzie do zgody. Dziękuję panu z całego serca, naprawdę. Chcę powiedzieć na końcu jeden z moich 3 ulubionych cytatów. Chcesz być piękna, to cierp.
Dziękuję. Uczestniczka naszego programu Julia Jaroszewska już wraca do domu. Jak wygląda jej nowy nos stworzony przez doktora Romana Kufę? Zapewne jesteście ciekawi tak samo jak ja. Tego z pewnością dowiemy się już w kolejnym odcinku, gdzie zobaczymy efekty operacji. W tym też odcinku z pewnością i ja przedstawię efekty swojego zabiegu. Też już się nie mogę doczekać. A wraz ze mną i Julią pojawią się również kolejni bohaterowie naszego programu. Gdzie tym razem zawitamy? Tego dowiecie się już wkrótce. Jednak czekają i na Was, i na nas naprawdę wielkie niespodzianki. Będzie prosty nos, Roman zrobi mi grob. Będzie prosty nos i usłyszy tam coś. Nie zapomniałam, tak fajnie. Wszyscy powie, będę jak Helena we Lwowie. Będzie prosty. Ty mnie wymalujesz, bo mnie wymalujesz. Ładnie, no. I ja wiecie, wejdę tu z tymi kwiatami. Hello, my doctor. Thanks so much. I am Julia Roberts in the comb. Thanks. Ja chciałam powiedzieć coś takiego. Kto by teraz ze mną chciał seksu prowadzić? No kto? Słucham, bo ja nie słucham. Nie, bo Patryk, słuchajcie, tak, moi kochani widzowie, tutaj Patryczek mówi, wiesz, że nie możesz teraz z tym Emilem prowadzić tego mi seksowie. No na pewno bym mnie taką chciał. Jak mnie zobaczy, to gacie będzie ściągał. That's fine.